od wczoraj mam takie, zauważyłam coś takiego, że w jakiej nagle my, aktorzy, my jako teatr, znaleźliśmy się w takiej bardzo dziwnej sytuacji, dla mnie, szczerze mówiąc, niekomfortowej. Od jakiegoś czasu, najpierw to była pani w kasie w Biedronce, mówi: Pani Magdo, ty biedna, wy biedni, ja już wam wpłaciłam. I ja tak miałam, ja dziękuję bardzo, z tego, że jestem wdzięczna, ale nagle poczułam się po prostu jakbyśmy zaczęli być jakimiś żebrakami, zarządzający kulturą, nie wiem, w tym mieście i w ogóle, jak w sytuacji znaleźliśmy się takiej, że się czujemy po prostu żebrakami. A wczoraj na basenie inna pani, bo w ogóle na basen chodzą ludzie, którzy chodzą do teatru, zauważyłam, bo jak wchodzę, to mi wszyscy mówią dzień dobry i myślałam, że dlatego, że jestem często, a nie, się okazuje, że dlatego, że tam chodzą ludzie, którzy chodzą do teatru. I pani tak samo mówi: dzień dobry, bardzo mi miło, już wpłaciłam, bo taki dół, bo tacy jesteście biedni. I sobie pomyślałam, świat zwariował, że jesteśmy naprawdę w niekomfortowej sytuacji. Ale nie możemy się poddawać. I to wszystko też świadczy o tym, że ludziom jednak zależy. Że naprawdę ludziom zależy, żebyśmy przetrwali. I to jest jedyne jakieś pozytywne, jakiś odgłos z tej całej sytuacji. Promujemy Zrzutkę w różny sposób. Prosimy znane osoby w Polsce, żeby nagrywały filmiki. Między innymi pan Andrzej się zgodził nagrać filmik i od dzisiaj ten filmik jest na naszych social mediach i on powiedział, że nie ma pieniędzy na Żeromskiego i powiedział coś bardzo ważnego, nie? To znaczy, my nie zbieramy dla siebie, to znaczy, żeby było jasno, bo podzielam zdanie Magdy, że się czuję w tej sytuacji bardzo niekomfortowo, szczególnie, że jest dużo zrzutek na różne cele, prawda, i tak dalej, no wszystko wiemy, to jest jakby jasne. O tym zresztą w opisie naszej zrzutki jest napisane, nie? To znaczy o tych dylematach, które mieliśmy zakładając ją. Natomiast no, sytuacja obiektywnie jest taka, że do tej sytuacji doprowadziliśmy nie my, tylko prezydent Legnicy, nie? Wycofując się z współprowadzenia teatru, więc to jest jakby nie nasza wina, tylko czyjaś inna wina, nie? Czyli jakby to jest obiektywna sytuacja, w której sobie musimy radzić. I tą zrzutką społeczną, podkreślam społeczną, bo to każdy w swoim sumieniu ją określa, jest, no, znaczy próbujemy działać, nie? No, próbujemy coś, próbujemy przetrwać w tej sytuacji. Natomiast ciekawe, co pan Andrzej powiedział, że to jest zrzutka na Żeromskiego, nie? Czyli dożyliśmy czasów, to trzeba się zrzucać na to, żeby Żeromskiego wystawić w teatrze, nie? Państwo drodzy, dwa słowa o koncercie, no bo w tej sprawie was tu jakby zaprosiliśmy. Chcemy zrobić 21 września o godzinie 20 wydarzenie na rynku przed głównym wejściem do teatru, więc darmowe i dla wszystkich. Wydarzenie, na którym obecnie pracujemy, nad scenariuszem tego obecnie pracujemy, więc koncert jest improwizowany, więc nie pytajcie mnie państwo, co będzie w programie. Na pewno będą piosenki z wodewilu, ponieważ towarzyszyć muzycznie nam będzie zespół muzyczny z wodewilu. Czyli piątka młodych muzyków legnickich i nie tylko legnickich. Więc będą piosenki z wodewilu, ale będzie także jeszcze coś pewnie. Umówmy się, że to będzie niespodzianka, natomiast godzinę wcześniej o 19 chcemy zaprosić wszystkich darczyńców akcji Podaruj fotel teatrowi, którą właściwie już skończyliśmy, już nie ma wolnych foteli do sprzedaży, korzystając z waszej obecności, także o tym powiem otwartym tekstem, że ta akcja się nam udała, znaczy kontynuacja tej akcji, dokończenie tej akcji, czyli sprzedaliśmy wszystkie fotele, łącznie z tymi, które były słabe do sprzedania. I to jest, chcemy jakby tym darczyńcom i sponsorom podziękować o 19, wręczając im takie numerowane certyfikaty, a jednocześnie robiąc zdjęcie tabliczki, czy zdjęcie fotela z tabliczką i tak dalej. No. Czyli troszkę to też zobaczymy, kto będzie i to
kto się jakby zdecyduje przyjść. No i potem chcemy, o 20 zapraszamy wszystkich Państwa na koncert przed Teatrem w Rynku. Koncert nasza ma umowny tytuł Nasza Muzyka, czyli dotyczyć będzie muzyki, która się znalazła na płycie Nasza Muzyka. Pamiętajcie Państwo, że robiliśmy taki koncert w teatrze w 2017 roku na jubileusz teatru Nasza Muzyka. Oczywiście, że tej muzyki jest dużo więcej teraz po tych ostatnich spektaklach, między innymi pod Wodę Wielu Lidnic, który jest właściwie spektaklem muzyczno-dramatycznym, w którym zespół przekracza pewną granicę. No ale to troszkę zobaczymy, co się uda, co się nie uda i tak dalej. Więc jakby scenariusz będzie troszkę tajemnicą, natomiast mówię to otwartym tekstem, że chcemy tym koncertem podziękować wszystkim mieszkańcom Legnicy, którzy wspierają nas teatr, między innymi tym mieszkańcom, o których mówiła Magda między chwilę temu. Powiem uczciwie, że mamy ludową widownię, w tym dobrym słowa znaczeniu ludową, czyli bardzo różnorodną widownię, od profesora Harvardu po gospodynię domową, ja to nazywam, czyli w Legnicy nie ma branży, nie ma branżowej widowni, która jest w dużych miastach polskich, nie? I to jest jakby bardzo ważna, odróżniająca nas od innych teatrów okoliczności.